Kolejną opcją jest tak zwana opcja Explore Bundling Options. Standardowo, kiedy sprzedajecie swój produkt, to bardzo często pojawiacie się już na rynku, na którym tych produktów jest po prostu bardzo duża masa. I często ciężko wyróżnić się na samym początku jakością waszego produktu, bo ta jakość jest jeszcze nieznana klientowi do końca. Wtedy najłatwiej jest zrobić co? Dodać jakiś produkt, który który zapewni klientowi lepszy odbiór waszego produktu. I teraz w jaki sposób to zrobić? W jaki sposób sprawdzić na przykład, co kupują, kupując produkty na przykład waszej konkurencji, dokupują wasi klienci i być może na przykład dać im to za darmo albo podnieść lekko cenę, nieznacznie, i dorzucić to do opakowania tak, żeby ten klient był najzwyczajniej w świecie od razu z tego zadowolony. I teraz, żeby to zrobić, to musimy przejść sobie z powrotem do Helium. W ramach Helium Tools mamy tak zwanego black boxa, w ramach Blackboxa musimy sobie wybrać zakładkę Product Targeting, a następnie wybrać tutaj w tym miejscu rynek, z którego będziemy korzystali do tego, żeby pozyskać tę informację. No i w miejsce Asinu wbijamy tutaj produkt naszej konkurencji. Tak? Tutaj już mam wybrany, to jest produkt foli Stretch, dokładnie ten, o którym w tym momencie będziemy mówili. I tutaj klikamy sobie wyszukaj. W ramach tej zakładki wyszukaj, będziemy mieli informacje odnośnie tego, jakie są najczęściej powiązane produkty z tym, e, z tym produktem. Natomiast to, co nas tak naprawdę im to interesuje, to źródło. W tym wypadku źródłem powinno być frequently bought together, czyli innymi słowy najczęściej produkty kupowane z naszym produktem. Klikamy search i teraz pojawią nam się produkty, które były najczęściej dodawane z produktem mojej konkurencji. Do koszyka, i na bazie tego jestem w stanie tak naprawdę wyciągnąć wnioski odnośnie tego, co na przykład mógłbym dorzucić, albo ewentualnie jak rozszerzyć mój asortyment o jakie produkty, żeby zabezpieczyć potrzeby mojego potencjalnego klienta. No i sobie zajdźmy tak, że klienci, którzy kupują rolki foli stretch, też kupują rolki czarnej foli stretch. Czyli innymi słowy, dodają więcej niż jeden kolor, bo porównują albo mają do różnych zastosowań, do tego dodają folię bąbelkową, do tego dodają różnego rodzaju rozmiary, taśmę. Do tego na przykład do, często klienci dodają rolkę stretchu razem, razem z tym urządzeniem do nawijania. I tutaj na przykład mamy od razu informację odnośnie tego, jak moglibyśmy rozszerzyć nas, a, nasz asortyment żebyśmy byli w stanie zabezpieczyć potrzeby naszego klienta, albo jak zbudować ten produkt na przykład wariacją, żeby klient albo mógł kupić rolkę stretch, albo mógł kupić rolkę stretch od razu z tym nawijakiem, albo żeby mógł kupić sam nawijak. No i tutaj mamy bardzo dużo różnego rodzaju podpowiedzi. Tutaj jest na przykład idealna sytuacja, tak? Tutaj konkurencja akurat Heinrich zobaczyła, że bardzo często klienci kupując folię bąbelkową potrzebują od razu... Noża, no i dorzucają po prostu ten nóż do zestawu, podnosząc leciutko, delikatnie cenę, albo nawet właściwie nie tak delikatnie, o kilka euro często, no ale automatycznie zabezpieczają potrzebę tego klienta, i klient tak naprawdę nie musi się zastanawiać, hej, gdzie jest mój nożyk, czy ja nie muszę dokupić tego, i tak dalej, i tak dalej, tylko mają od razu te wszystkie rzeczy w zestawie. No i dzięki temu sposobowi możecie automatycznie po pierwsze rozszerzyć swój asortyment albo od razu zobaczyć, jakie inne produkty możecie dorzucić, lub też po prostu zrobić tak zwanego bandla i sprzedawać na przykład dla tego, dla, dla tej, e, dla tego produktu rolkę streczu, na przykład z jakąś e, taśmą transparentną lub też innymi produktami, które najczęściej i tak kupują razem klienci dzięki czemu klienci nie będą musieli szukać tych produktów u wielu sprzedawców, tylko kupią tak naprawdę wszystkie te produkty od jednego sprzedawcy w ramach tak zwanego zestawu.